Tak, właściwie dzisiaj to odbyła się kolejna konferencja prasowa posłów Prawa i Sprawiedliwości, w której uczestniczyli radni klubu Prawo i Sprawiedliwość. Do tej konferencji dołączyła spora grupa mieszkańców Grudziądza z transparentami, którzy jasno i stanowczo wyrazili swój stosunek do rządów Platformy Obywatelskiej i prezydenta Roberta Malinowskiego. No to była taka bardziej konwencja protestacyjna, można powiedzieć. Znaczy głównie to była konferencja prasowa, natomiast faktem jest, że wiele osób chciało w niej uczestniczyć i zamanifestować swoje oburzenie w związku z sytuacją, jaka ma miejsce w Grudziądzu, zwłaszcza z tą katastrofalną sytuacją finansową, ale także w związku z tym, co dzieje się wokół szpitala grudziądzkiego. Co pana zdaniem powinien zrobić zarząd miasta i radni, rada, no tutaj władze powiedzmy tak szerzej? Znaczy po pierwsze musi być przygotowany plan naprawczy, plan, który będzie skonsultowany także z opozycją, z wojewodą, z marszałkiem województwa. Plan, który ma jakieś realne możliwości jego wykonania. I dopiero wtedy przy oczywiście podejmowanych decyzjach o oszczędnościach w budżecie miasta, o czasami radykalnych cięciach, które muszą nastąpić, żeby ratować sytuację finansową, to innego wyjścia nie ma. To przykre, że parlamentarzyści zamiast rozmawiać o problemach przygotowują happeningi. Ja rozmawiałem parę tygodni z posłem Ardanowskim, znamy się od kilkunastu lat, dzwoniłem do niego, mówiłem: Krzysztof, proszę podaj termin, miejsce, czy to będzie w Warszawie, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, przyjadę. Porozmawiajmy o problemie grudziądzkiego szpitala z racji tego, że on w naszej ocenie nie jest tylko problemem Grudziądza, ponieważ on oddziałuje na całą północną część województwa kujawsko-pomorskiego. Jak widzimy, odpowiedzi nie było do tej pory. Prezydent wielokrotnie również, czy przez asystentów posłów, czy bezpośrednio w rozmowach z nimi, zapraszał ich do swojego gabinetu. Pamiętam, wiele tygodni temu nawet spotkanie mieliśmy umówione, pisemne poszły zaproszenia, przygotowałem prezentację całą mówiącą o problemie szpitala w Grudziądzu, natomiast na spotkanie nikt nie przybył. Asystenci zobowiązali się, że umówią kolejne spotkania. Jak widzimy, tych spotkań nie ma, a spotkania odbywają się na chodniku przed ratuszem i to jest smutne, bo jednak parlamentarzyści powinni troszczyć się o bezpieczeństwo zdrowotne w swoich, zwłaszcza okręgach wyborczych, tym bardziej, że one nie dotyczą Grudziądza, tylko wielu, wielu powiatów, ponieważ przypomnę tylko, że za pierwszy choćby kwartał roku 2016 to wartość usług zdrowotnych, które szpital jakby przypisuje do każdego pacjenta, to jeżeli mówimy o mieszkańców Grudziądza, to było raptem 37%. Pozostałe koszty są związane z innymi powiatami, z innymi mieszkańcami naszego kraju. Nie może być tak w systemie, że całe koszty tego leczenia innych mieszkańców regionu spoczywają na mieście Grudziądz. To o tym próbujemy rozmawiać i z ministrem zdrowia, i w tej chwili z ministrem skarbu, aby na temat poręczeń na kredyt restrukturyzacyjny dla szpitala, ponieważ jeżeli takowy otrzyma szpital, to szpital sam będzie rentowny i sam po prostu wyjdzie z tych kłopotów. Wojewoda miał oczywiście prawo uchylić zarządzenie prezydenta, natomiast to nie rozwiązuje według mnie sporu prawnego, czy prezydent, że tak powiem tak, czy jest pan Marek Nowak dyrektorem, czy jest pan Jączyński na dzień dzisiejszy dyrektorem, z uwagi na to, że widzimy dzisiaj, co się podczas obrad dzieje. Jedni mówią, że szpital jest nasz, druga strona mówi, że szpital nie jest nasz. Wojewody stanowisko jest takie, że szpital jest wedle, ja czytałem, co prawda nie tak dokładnie przeczytałem całe to sprawozdanie zespołu wojewody do spraw szpitala grudziądzkiego. Ono liczy 24 strony, jak się nie mylę, ale tam jest jasno przedstawione przekonuje to uzasadnienie? W końcowych wnioskach, no, że szpital należy do miasta. Uzasadnieniem, ja patrzę inaczej na to. Patrzę na to, że przez wiele lat miasto, zarząd miasta poprzedni, dzisiaj prezydent, który jest jednoosobowym zarządem miasta, wykonywał czynności, jakby ten szpital należał do nas, tak? To przez lata trwało, czy były kredyty poręczane na dofinansowanie funkcjonowania szpitala, czy inne rzeczy, także z mojego punktu widzenia szpital należy do
ustawowo jest przypisany do Grudziądza, natomiast do miasta Grudziądza, natomiast no, w pewnym momencie w latach 90. pod koniec lat 90., gdzie była ta ustawa, ustawa wprowadzająca reformę ustrojową, no był błąd, tak, bo on się raz pojawił, ten szpital, raz się nie pojawił, raz się organem założycielskim pojawił powiat ziemski grudziądzki, raz miasto, no i to z tego wynika. Tak, przeczytałem szczegółowo te 25 stron opinii prawnej, która jest efektem prac zespołu przy wojewodzie. No szczerze mówiąc, no nie spodziewałem się innego stanowiska pana wojewody niż przedstawienie kontropinii prawnej w stosunku do tej, którą przedstawili profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego i Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zresztą pan wojewoda, jeszcze nie czytając samych tych opinii, zapowiedział, że on w ogóle tego nie chce czytać, on już wie, że on przygotuje kontropinię prawną, więc tak jakby podszedł do sytuacji. Natomiast myślę, że tu ten problem i tak prędzej czy później, no ktoś musi rozwiązać i ktoś musi orzeknąć, co jednocześnie nie zwalnia wszystkie organy do tego, aby ratować sytuację szpitala w Grudziądzu, i to zamierzamy równolegle czynić. A tamten aspekt tylko i wyłącznie może pomóc całej sprawie. Protestować, mówię, mieszkańcy, to jest prawo demokracji, że mają prawo, tak, natomiast no, nie widziałem rano porannej formy protestu. Ja pamiętam, jak pracowałem ponad dekadę temu w grudziąckim ratuszu, no też były protesty wtedy, kiedy świętej pamięci prezydent Bożesław Taferski był prezydentem, tak, pani Małgorzata Kufel wiceprezydentem, no dochodziło też do rzeczy takich, że były palone kukły włodarzy miasta, także no, prawa demokracji. Tak.